Witam serdecznie. Chcielibyśmy przeprowadzić z trenerem wywiad. Mamy na początek prośbę, żeby się trener nam przedstawił szerszym oglądem. Ci, którzy już znają jiu-jitsu, wiadomo znają, ale tacy nowi adepci nie. A witam wszystkich serdecznie. Nazywam się Przemysław Gnat. Jestem czarnym pasem pierwszego stopnia brazylijskiego jiu-jitsu pod Robertem Drysdale'em. Jednym z trenerów Zenit Jiu-Jitsu, organizacji Zenit Jiu-Jitsu w Polsce i głównym trenerem u mnie w Gnieźnie, w klubie Walka Gniezna. Mamy taką prośbę, żeby trener nam przybliżył swoją drogę czarnego pasa do tego momentu, w którym jest. Bo z tego co wiemy, za jakiś czas będzie drugi stopień na czarnym pasie. To już w tej chwili jest naprawdę nieistotne, jeżeli już jak się dojdzie, myślę do tego, jeszcze raz zacznę. Myślę, że ta druga belka w tej chwili to już jest nieistotne. Najtrudniejsza była faktycznie ta droga do czarnego pasa. Zaczynałem trenować pod Karolem Matuszczakiem. Od niego otrzymałem niebieski i purpurowy pas. Później zacząłem pracę dość bliską, jak dzisiaj widać, już później z czasem bardzo bliską z Robertem Drysdale'em. I od Roberta Drysdale'a otrzymałem brązowy, czarny i pierwszą belkę na czarnym pasie. Właśnie chciałem zadać pytanie następne. Jak to się stało, że jesteś szefem polskiego Zenitu? Odpowiedziałeś na to pytanie. Tak naprawdę, mówiąc szczerze, nie czuję się żadnym, nie jestem ani szefem, żadnym ani liderem. Jest duża demokracja u nas w zespole i jestem po prostu jednym z trenerów Zenit Jiu-Jitsu, a jako że ja jako pierwszy nawiązałem tą współpracę z Robertem Drysdale'em, tak się koleje losu potoczyły, to ja mam po prostu jakby najbliższy z nim kontakt, ale również wiele naszych i zawodników i innych trenerów ma kontakt z Robertem, również z Kawaką, także jest duża demokracja. Wracając właśnie do seminarium z Kawaką, odgłosy są mega pozytywne. Czy planuje trener sprowadzić Kawakę w jakimś tam odległym czasie? Kiedy tylko będzie okazja, no to oczywiście nie jest łatwa praca, nie jest łatwo takie seminarium, ale kiedy tylko będzie okazja, to na pewno. Jeśli chodzi o najbliższy czas, to właśnie dzisiaj rano dostałem maila od Roberta Drysdale'a z propozycją, żeby porozmawiać z Damianem Mają, bo gdzieś mam w Europie się pojawić. Rozmowy podejmę, co z tego wyjdzie, zobaczymy i być może w drugiej połowie czerwca Robert pojawi się w Polsce. Wiadomo, że Zenit się połączył z Ricardo Kawaką, z Robertem Drysdale'em, powstał Zenit. Jakby nie było, w Polsce się dość prężnie rozwija. Nie tylko w Polsce, już słychać o wynikach tych zawodników. Jak to z Twojej perspektywy wygląda w Polsce? Jak Ty to uważasz? Czy to idzie w dobrym kierunku, czy to jeszcze byś chciał? Myślę, że jest bardzo fajnie, ale też nie jesteśmy zespołem, który jest nastawiony na jakieś rozwijanie się, branie byle kogo z łapanki. Staramy się dobierać ludzi, którzy zespoły z miast, ludzi, którzy pasują do siebie charakterologicznie. I dalej tak będziemy robić. Jeśli będą chętni, będziemy to rozpatrywać, ale nie jesteśmy jakby, nie wiem, nagrzani na jakieś pobieranie następnych zespołów czy coś takiego. Myślę, że idziemy dobrą drogą. Jeśli ktoś będzie przekonany do tego, że chciałby z nami jakąś współpracę podjąć, to będziemy myśleć. Czy planujesz rozwinąć w Polsce jakieś dodatkowe filie, czy coś jest może na rzeczy, czy... Będąc szczerym, nic w tych kierunkach nie. Ktoś tak nie robi, to nie traktuje tego tak, to nie jest, nie wiem, korporacja, tak żeby o kolejną, nie wiem, w kolejnym mieście coś otwierać. Nie staramy się w ten sposób nie planować, nie mam żadnych planów. Do tej pory tego nie robiłem, a jak widać jednak kilka tych klubów jest razem z nami. Mam pytanie, jak się czujesz jako taki mentor, nauczyciel, wychowanek dużo ilości zawodników? Czy sprawia Ci to wielką satysfakcję? Na pewno, ale czy to jest dla Ciebie ważne? Już jak wiadomo, już od dosyć dawna nie startuję na zawodach i rzeczywiście w tej chwili to tylko mogę się cieszyć i jest to radość ogromna sukcesami zawodników. Myślę, że sporo tych zawodników niezłych. Ja wychowałem i również inne kluby z innych naszych filii, także no, nie wiem, nie czuję się żadnym mentorem. No, staram się po prostu wykonywać tę pracę jak najlepiej, szkoleniową. Jeszcze mam takie pytanie. Wiadomo, brazylijskie jiu-jitsu zajmuje wielki
okres swojego czasu, to na pewno. Ale oprócz tego, czy masz jakieś upodobania, czy są rzeczy, które poza jiu-jitsu, chociaż podejrzewam, że za dużo tego czasu nie ma, zajmuje też twój czas? No faktycznie na ten moment niewiele czasu wolnego jest. W zasadzie większość wieczorów w tygodniu, jeśli nie wszystkie, to a przynajmniej od poniedziałku do piątku, no to zajmuję jiu-jitsu. W ciągu dnia normalnie prowadzę biznes, pracuję. Także każdą wolną chwilę, mam dwóch fajnych chłopaków w domu, żonę, każdą wolną chwilę staram się być na tyle dobrym ojcem, na ile mogę. I jeżeli jestem wolny czas, to jest generalnie poświęcony wyłącznie dla rodziny. Chciałbym zadać takie ogólnikowe pytanie. Pewnie każdy zadaje takie pytanie. Co byś mógł poradzić takim młodym zawodnikom, którzy wkraczają w ten brazylijski jiu-jitsu? Czy miałbyś jakieś rady dla nich? Główna rada jest taka. Nie ma żadnych sekretów, nie ma żadnych tajemnic. Jeśli chcemy robić postęp, to po prostu trzeba ciężko pracować. Ja wiem, że to wszyscy mówią, ale po prostu ci, którzy to mówią, wiedzą, jak jest, tak? Trzeba ciężko pracować i po prostu dużo trenować, tylko tyle, dużo walczyć. Techniki są ważne, drille są ważne, ale trzeba bardzo, bardzo dużo walczyć, żeby faktycznie sprawdzać te swoje umiejętności w walce. I ja bym powiedział tak, jeżeli ktoś będzie trenował przynajmniej 4 razy w tygodniu jiu-jitsu, to będzie robił postęp na pewno. Musi być ktoś ograniczony, żeby przy 4 razach w tygodniu nie robić postępów. Tak? Ja zawsze to klasyfikuję w ten sposób, taką mam własną klasyfikację tych treningów w tygodniu, że jeżeli ktoś robi raz, to jest tak naprawdę zabawa. 2 razy to jest rekreacja ruchowa. Jak ktoś będzie robił 3 razy w tygodniu jiu-jitsu, to ma szansę naprawdę robić postęp. Jeżeli będzie 4 razy i więcej, to trenuje jiu-jitsu i będzie robił postęp na pewno. Bardzo fajne słowa i na pewno to milionów słowa. Jeszcze mam takie pytanie, bo w Polsce zrobiła się tendencja na prowadzenie seminariów. Z tego co wiemy, ty jako trener nie masz takiej ilości tych seminariów. Mam takie pytanie, czy to nie jest czasami ilość tych seminariów, czasami nie zanika ta jakość? Czy to po prostu seminarium, po seminarium idziemy? Czy to jakość mi się wydaje? Nie chciałbym tego oceniać i nie myślę to oceniać. No jeżeli ktoś prowadzi takie seminaria i da ciała, to myślę, że następnym razem będzie miał trudno, żeby ktokolwiek na takie seminarium przyszedł. A jeżeli chodzi o moją osobę, to po prostu, tak jak mówiłem wcześniej, no jest bardzo mało tego czasu. Ja tego oczywiście nigdzie nie widać, ale ja często odmawiam, no bo naprawdę każdą wolną chwilę staram się, dużo pracuję, dużo trenuję, dużo prowadzę zajęć i każdą wolną chwilę staram się poświęcić tej rodzinie. A jeżeli znajdziesz jakiś wolny weekend, to bardzo chętnie, jeśli znajdę czas, to wtedy mogę jakiś seminarium poprowadzić. Dzisiaj jesteśmy tutaj w biznesie. Jak oceniasz tutaj to seminarium z twojej perspektywy? Przyszło dość dużo ludzi, mi się wydaje, jak na poznańskie ilość klubów, gdzie co chwilę są jakieś seminaria. Bardzo się cieszę, mogę tylko to szanować, że ktoś chce ze mną przychodzić i potrenować ze mną, z nami. Z mojej perspektywy wszystko wygląda ok, poziom jest mocny, jak wszędzie myślę w Polsce. Mamy bardzo, bardzo wysoki poziom jiu-jitsu w Polsce i zrobiliśmy chyba 11 rund takiego dobrego sparingu i z nikim nie było łatwo. Także poziom na pewno jest wysoki. No, z mojej perspektywy wszystko było ok, naprawdę trudno oceniać coś, co się samemu prowadziło. Mam pytanie, czy mógłbyś powiedzieć nam, co powiedział Kawaka o obozie, który był tutaj całkiem niedawno, w zimowym obozie Zenitu? Mogę powiedzieć to, co wszyscy teraz Brazylijczycy czy Amerykanie mówią, którzy do nas przyjeżdżają, że poziom w Polsce jest bardzo, bardzo wysoki. Jeżeli chodzi o jiu-jitsu, zrobiliśmy naprawdę duży postęp i jesteśmy jako kraj w ścisłej czołówce światowej, nie europejskiej, światowej myślę. I to jest to, co oni mówią, że jesteśmy bardzo blisko poziomu Brazylii. Czy możesz nam zdradzić, czy obóz letni lada moment, czy mógłbyś nam zdradzić, kto będzie? Czy to będzie Roberto, czy może jakiś inny zawodnik? Mówiąc szczerze, na tę chwilę nie wiem, ponieważ tak jak mówiłem, dzisiaj dostałem maila od Roberta, że ma pojawić się u nas w czerwcu, a czerwiec to nie jest dobra pora na obóz letni, jest za wcześnie, także na pewno ten obóz będzie troszeczkę później, myślę, że może to być sierpień, jakaś topowa osoba, myślę, że mam obłożenie takie na treningu, że będzie nas stać na jakiegoś topowego zawodnika, nie wiem, kto to będzie, no, w głowie oczywiście mam mnóstwo nazwisk, ale
nie wiem, może Robert kogoś podsunie, zobaczymy, zobaczymy. Będę się starał o jakiegoś dobrego nauczyciela. Generalnie chciałbym zakończyć tą miłą rozmowę. Czy mógłbyś, nie wiem, coś, masz ochotę komuś podziękować? Serdecznie dziękuję Wam za wywiad, wszystkim, którzy przybyli na seminarium, wszystkim firmom, nie chcę teraz wymieniać, żeby nie zapomnieć, które pomagają mi w tych treningach, w suplementach, w odzieży i tak dalej, i tak dalej. Rodzinie za to, że czeka w tym domu zawsze na mnie, pomimo braku czasu. Wszystko myślę. Chcieliśmy podziękować za wywiad. Dzięki serdecznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję.